Krzysztof Gonciarz zaskoczy fanów, prawda o orientacji wyszła na jaw. Krzysztof Gonciarz postanowił raz na zawsze im wyjaśnić, jakiej jest orientacji seksualnej. Fani youtubera długo zachodzili w głowę, jak się sprawy mają, bo gwiazdor chętnie angażował się w inicjatywę wspierającą środowiska LGBTQ+ w Polsce, krytykując przy tym polityków. Najbardziej nic nie wnoszący co minkut, a może własnie odwrotnie, napisał youtuber. Później zaś przeszedł do meritum i bez ceregieli wyznał prawdę o swojej orientacji seksualnej, która nurtowała jego fanów od miesięcy. Jestem biseksualny, ale czekajcie, czekajcie, jestem tak biseksualny, że jakbym był kobieta, to byśmy powiedzieli, że jestem hetero. Teraz dajcie sobie chwilkę, powiedział Gonciarz. Mężczyzna spróbował skłonić internautów do refleksji i chyba mu się to udało, ponieważ niektóre komentarze wiele wniosły w publicznej debacie na temat traktowania osób biseksualnych. Tak, mężczyzna bi zostanie odebrany jako gej, a kobieta bi zostanie odebrana jako eksperymentująca. Niezdecydowana i rozrywkowa, z pewnością nie monogamiczna. Bifobia to coś, czego wiele osób nie jest nawet świadomych. A szkoda, bo swoimi bladami myślowymi i powielanymi stereotypami rani wiele osób. Kropka, napisał wówczas jeden z jego obserwatorów. Wielu fanów Gonciarza stwierdzilo, że jego nagle oświadczenie to nic więcej jak zwyczajna próba ratowania zasięgów. Nie brakowało też głosów świadczących o tym, że sekrety Instagramera nie są obce jego obserwatorom. Dawno wiemy, z jakiego powodu myślałem, że to oczywista oczywistość, zapewniali niektórzy. Pewnie jeszcze jak jest homo sapiens. Dziękujemy Krzysiu za tę wiadomość. A teraz może weź się do roboty i nagraj jakiś porządny film podróżniczy, pisali inni. Wielu bardzo ucieszyło się ze szczerości gwiazdora. Myślę, że dla wielu mężczyzn bi każdy taki co minkout pomaga w samoakceptacji. Taki mamy w Polsce klimat, napisał Bart Staszewski.